Więc teraz Mr. Dark w przeciwieństwie do normalnego Raymana jedynki nie chce, że tak powiem, dać za wygraną, więc stwierdził, że ostateczna runda odbędzie się właśnie w nowym poziomie. Konfrontacja z Mr. Darkiem w tej części, w tej wersji gry jest naprawdę uber trudna. Uwierzcie mi, jest naprawdę super uber trudna. Sam jestem zdziwiony, że udało mi się ją jakkolwiek przejść. Final Showdown. Wiecie co? Zrobię tutaj jedną rzecz. Przygotuję się w miarę. Niech będzie. Chcę mieć 11 żyć. W razie co? Miejmy to już za sobą. Let's go. Swoją drogą bardzo ładny ten loading screen. Jesteśmy teraz w Blue Mountains, widzę. Tu już mamy jakby wszystkie umiejki z gry, które zdobywaliśmy. Oczywiście to nie jest minus, że wiecie, że Mr. Dark jest trudniejszy, tylko po prostu jest on cholernie trudny. Tutaj mamy tego Darktuna, który już został pokonany. I przyjaciele Raymana. Wszyscy po kolei. Teraz trzeba uważać, bo oni nas będą próbowali od tyłu zdjąć. Ale muzyka jaka tu leci. No to niestety, będziemy musieli teraz sami tutaj podążać przez dalszą ścieżkę. O! Mamy teraz kurde jeszcze zmutowane ten Darktuny. I to są te same Darktuny, które były w Raymanie Szalonych Kurliki na Game Boya. Chciałbym się tam wyżej dostać. Coś tutaj mamy. Coś tutaj mamy. Chyba coś się nam pojawiło, poza tymi kolcami. Hmm.
Jeszcze więcej golców nam się pojawiło. A i platforma jest. Musimy go jakoś przychytrzyć. No właśnie, w taki sposób. Kurde, nie tak. Byłem blisko. O, coś takiego możemy ogarnąć właśnie. Tak mogliśmy się dostać. I dawaj teraz. No. Dokładnie tak. Tak możemy się tutaj dostać. Jest, w końcu checkpoint. Dawaj, dawaj, uderz mnie. Ty, no, to jest całkiem fajna mechanika z tymi dużymi tymi antytunkami, którzy nas właśnie tak będą uderzać. Oni trochę działają na zasadzie tych saksofonów z Bandlandu. Jeżeli pamiętacie, w tym Allegro Presto na przykład była taka sekwencja, gdzie te saksofony nas, powiedzmy, sorry, nie saksofony, tylko te trąbki nas tak popychały.
Bloom? Dobra, teraz tutaj do góry, dokładnie. Co teraz będzie? Dobra, jest, mamy jakąś platformę, która nas do góry wybije. Trochę tego tutaj nie przemyślałem. To jest fakt, trochę tego tutaj nie przemyślałem. Frajerze! Dobrze. To było dobrze rozkminione teraz. No, jeszcze kurde w nagrodę tyle tych liter KP i tyle złotych pięści. Kto by pomyślał? Coś tam u góry będzie. Coś tam, coś tutaj widzę, że u góry będzie, bo się strzałka pojawiła aż. Nie, tutaj się nawet złapać nie mogę, więc daruję sobie. Nie, mogę. Ale tam i tak nawet nic nie ma, więc dobra, lecimy do góry w takim. Znaczy... Dalej lecimy, nie do góry. Bo prezent chyba tutaj gdzieś będzie, tak mi się wydaje. Jest i checkpoint. Najsik. No proszę was. O. Tutaj się Rayman za bardzo ślizga na tej mazi. Już mi została ostatnia super pięść. Yeah.
O, checkpoint. Ta muzyczka w ogóle jest taka fajna, kurde, co teraz tyle leci. Niby to jest muzyka, która zwiastuje już wielki koniec. Bo wiadomo, wszystko się może wydarzyć. Ale z drugiej strony jest mega wpadająca w ucho. Tyle bym od siebie powiedział. O, i ostatni prezencik. Aj, masakra. A, dobra, w złą stronę w ogóle poleciałem. Przez chwilę myślałem, że w prawo mam lecieć, a tu do góry muszę lecieć przecież. Przecież. To easy było w sumie. Oj, przy okazji sobie żyćko zabraliśmy, czwarte. Nie no, graficznie to wszystko się ładnie prezentuje. To czuć już, że tak powiem, koniec świata, nie? W tej gierce. Czuć już dosłownie koniec świata. Ale ten remix jest po prostu epicki, nie? Dobra, pół HP. Została mu połowa. Szybko, 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 szybko! Zaciągle zapominam, że on może tymi piorunami atakować. Nie zrobisz mi krzywdy, śmietniku. No to jest super utrudnienie w takim razie, jeżeli to tak ma wyglądać. Dobra, jeszcze raz. Okej. Dobrze, pamiętaj o błyskawicach. Yeah.
skup się. Udało się. Teraz jesteśmy nieśmiertelni. Moi drodzy, to był jeden z najcięższych bossów chyba w serii Raymana, nie? Jeżeli chodzi o ostatnich bossów. Szybko, szybko uciekamy. Uciekamy przed tą czarną mazią, co nas goni. Yes! Moi drodzy, to był właśnie Rayman Redemption. Udało nam się w końcu ukończyć tę grę. Dzięki ci, Raymani, za wspaniały fangame, który w sumie można potraktować trochę jak remake Raymana 1. Wow. Wow, wow i jeszcze raz po prostu wow. Ostatni boss to jest po prostu, kurde, tak go oceniam. Ja nawet nie jestem w stanie ocenić w skali od 1 do 10. Ja nie, nawet nie jestem w stanie, mówię, określić od skali 1 do 10. Nie sądziłem, że on będzie aż taki trudny. Ale przyznam, że to jest dobre, bo troszeczkę się zbyt bardzo przyzwyczaiłem do standardowego Mr. Darka. A tutaj to w ogóle to, co on zrobił, to on przebił Michela Ancela i cały team Ubisoft. Serio. Mówię to autentycznie serio. To, co on w ogóle, jaki dodatkowy content tutaj wprowadził, to powiem szczerze, że nie, no, jestem w szoku. Jestem po prostu w szoku. To już można powiedzieć, że serię mamy zaliczoną. Tam wiadomo, jeszcze bonusowy odcinek z rund bonusowych,
będzie gdzieś tam na dniach, ale to już spokojnie. Najważniejsze, że już mamy całą grę zaliczoną. To jest jakby najważniejsze już. Już mamy jeden z czterech let's play odhaczony. Pozostają już tylko dwa, czyli Rayman Revolution i Crash Bandicoot 4. Dzięki ci jeszcze raz, Raymani, za wspaniały fangame. Dzięki raz jeszcze. Mam nadzieję, moi drodzy, że wam się ta seria spodobała, że była w sposób ciekawy, informatywna, prowadzona, no i mogliście się trochę ze mnie pośmiać, jakkolwiek to oczywiście brzmi. Cóż. Dziękuję wam za oglądanie. Zobaczmy, ile tam mamy jeszcze procent. 88, no wiadomo, bo tam jeszcze rundy bonusowe plus jeszcze te skiny i tak dalej, ale cóż. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek. Zachęcam do wbicia również na Discord Crowzej Batsu, link jest pozostawiony w opisie. I z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję Kapibarowi i Maciejowi za wspaniałe komentarze, bo wy, chłopaki, najbardziej się rozpisujecie, za to wam dziękuję. Spotkamy się jeszcze w odcinku bonusowym, gdzie pokażę wam wszystkie rundy bonusowe lub w odcinkach bonusowych i wbijemy pełne 100%, a w niedalekiej przyszłości zrobimy sobie streamy z trybu Demise. Dzięki za uwagę, cześć!